Pani profesor, w tym roku, w 2016, zaczynają obowiązywać nowe standardy w ginekologii i położnictwie dotyczące powikłań w ciąży, ale także niepowodzeń położniczych. W jakich sytuacjach klinicznych te standardy będą obowiązywać? Standardy zostały opracowane w ten sposób, żeby objąć właściwie najczęstsze problemy, z którymi mamy do czynienia w ciąży i takie najpoważniejsze, te, które rzeczywiście zagrażają matce i dziecku. I mają dać szansę lekarzowi zastosować odpowiednie procedury w sytuacji, kiedy może dojść do powikłań. Głównie objęliśmy tutaj najczęstsze choroby w ciąży, takie jak nadciśnienie w ciąży, ciążę wielopłodową, których coraz więcej jest, gdzie jest najwięcej powikłań, gdzie są te ciąże obarczone największym ryzykiem zgonów, jeśli chodzi o dzieci, także poród przedwczesny i krwotok położniczy, a także monitorowanie, to co jest często taką kontrowersją w ostatnim czasie i dużo jest dyskusji na ten temat, jak powinno wyglądać monitorowanie płodu w czasie ciąży i jakie postępowanie w przypadku wykrycia jakichś jego zagrożeń. Pani profesor, krwotok położniczy to jest chyba najczęstsza przyczyna zgonów młodych mam. To jest problem medyczny i społeczny w Polsce w tej chwili? Czy standardy mogą to zmienić? Myślę, że zdecydowanie tak. To znaczy, że ten problem narasta, bo tak naprawdę narastają czynniki ryzyka krwotoku położniczego, zarówno jeśli chodzi o pacjentki po cięciach cesarskich, ciąże wielopłodowe, problemy z łożyskiem, matki coraz później decydują się na ciążę i to też jest czynnik ryzyka. W związku z tym jest to rzeczywiście bezpośrednia przyczyna, najczęstsza przyczyna zgonu matek, ale też przyczyna, która może prowadzić do ubezpłodnienia tych matek, straty macicy. W związku z tym te standardy oparte są z jednej strony na tym, żeby jak najlepiej ratować życie matki, ale z drugiej strony, żeby zastosować procedury, które mają też na celu ochronę jej narządu rodnego. A czego dotyczą standardy, które odnoszą się do niepowodzeń położniczych? Głównie chodzi o sytuacje, kiedy w sytuacji teoretycznie fizjologicznej, kiedy oczekujemy zdrowego dziecka, nie zawsze ten plan nam wychodzi. Zdarza się, że czasami mamy do czynienia z wadami u dziecka. Czasami mamy do czynienia ze zgonem wewnątrzmacicznym dziecka na różnym etapie ciąży. I kobiety te są w bardzo trudnej sytuacji. I między innymi te standardy mają na celu, żeby zapewnić im odpowiednią opiekę psychologiczną, medyczną, żeby nie musiały być w tych samych pokojach jakby z matkami, które są świeżo, powstały matkami z noworodkami, żeby zmniejszyć ten ból, ograniczyć te negatywne emocje, które są z tym związane. Standardy też nakładają na lekarzy takie dodatkowe obowiązki związane z bardzo precyzyjnym informowaniem pacjentki, także o jej prawach. I w ogóle one chyba wychodzą naprzeciw prawom pacjentek głównie. To znaczy prawa pacjentów w naszym kraju są już wieloma przepisami jakby tutaj chronione. I ja myślę, że tutaj bardziej te standardy mają chyba na celu troszeczkę ochronę też lekarzy. Dlatego, że często spotykamy się z różnymi reakcjami społeczeństwa, oczekiwaniami i często lekarze są mniej lub bardziej bezpodstawnie oskarżani. Mamy coraz częściej różne sprawy sądowe, nie zawsze do końca uzasadnione. W związku z tym chodzi nam też, żeby wesprzeć lekarzy, żeby oni mieli komfort udzielaniu świadczeń, pomocy kobiecie, żeby nie było, że udzielana przez nich pomoc zawsze jest zagrożona tutaj postępowaniem prawnym, żeby też mieli taką możliwość wsparcia się autorytetami, najnowszą medycyną w postępowaniu, gdzie nie zawsze ten sukces niestety jest na końcu.